Ukraina w ogniu rosyjskiego ostrzału. Zaczynamy od połączenia ze specjalnym wysłannikiem Radia Z na Ukrainę. Opozycja oskarża prezesa NBP o rekordową inflację, żąda wycofania jego kandydatury na kolejną kadencję. Politycy opozycji właśnie i Zjednoczonej Prawicy już w studiu. Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z, tuż po wiadomościach. Minęła właśnie dziewiąta. Seria nocnych bombardowań i ostrzałów rakietowych w Ukrainie. Rosyjskie pociski spadły tam, gdzie toczą się najcięższe walki, czyli w obwodzie donieckim i ługańskim. Znów ostrzelana została Odessa. Na linii Lwów, to właśnie tu jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gosłowski. Dzień dobry, Miłosz. Dzień dobry. Wszystkie te ataki związane są z nadchodzącym jutro w Rosji Dniem Zwycięstwa. No wszystko na to wskazuje, nawet teraz. Kilkanaście minut temu we Lwowie znowu zawyły syreny, a władze obwodu ostrzegają, że może dojść do ataku rakietowego z okrętów na Morzu Czarnym. Rosjanie w rocznicę zakończenia II wojny światowej organizują rekonstrukcję nazizmu, powiedział w najnowszym orędziu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nawet tu, w na pozór bezpiecznym Lwowie, Ukraińcy nie będą dziś hucznie świętować zakończenia II wojny. Jak mówili mi sami mieszkańcy, poczekają na dzień zwycięstwa wojny z Rosją, gdy nie będzie to już ani jednego rosyjskiego żołnierza. Samym zaś Rosjanom proponują zorganizowanie corocznej parady floty czarnomorskiej w okolicy Wyspy Węży, gdzie według zapewnień ukraińskiego wywiadu na dnie morza spoczęły właśnie trzy rosyjskie okręty ostrzelane przez ukraińskie drony. Lwów, Miłosz Gosłowski, Radio Z. W Polsce ostra krytyka ze strony opozycji i apel do prezydenta. Żądamy wycofania kandydatury Adama Glapińskiego. Zdaniem opozycji to właśnie obecny szef Narodowego Banku Centralnego ponosi odpowiedzialność za rekordową inflację, drożyznę i rosnące stopy procentowe. A mimo to jest jedynym kandydatem na kolejną kadencję, mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Przypomnę, że prezes Glapiński jeszcze niedawno zachęcał do brania kredytów. Mówił, że Polsce grozi deflacja, a nie inflacja. No, jedna wielka porażka. Adam Glapiński ma jednak pozytywną rekomendację i wszystko na to wskazuje poparcie sejmowej większości. Jeśli więc nic się nie wydarzy, już w przyszłym tygodniu zostanie wybrany przez Sejm na kolejną sześcioletnią kadencję na czele Narodowego Banku Polskiego. A jak dziś skomentują ostatnie wydarzenia politycy w Radiu Z, oddajemy im głos. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy niedzielnego poranka. A moimi Państwa gośćmi są dzisiaj pan Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Dzień dobry. Pan Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Witam Państwa. Pani Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Pan Jan Filip Lebicki, senator PSL. Dzień dobry. I pan Jan Strzeżek, Porozumienie Jarosława Gowina. Witam serdecznie. Dzień dobry. Drodzy Państwo, 12% inflacji to jest rekord w XXI wieku. Za ten wysoki poziom w dużej mierze odpowiadają ceny paliw, energii oraz żywności, które są rekordowe. A to dotyczy każdego z nas. W wakacje inflacja może podskoczyć nawet do 15 czy 16%. W praktyce oznacza to, że w skali roku stracimy dwie pensje. Posłuchajmy prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Jak Państwo wiedzą, Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy podnosi stopy procentowe. Będziemy to robić nadal. Będziemy to robić nadal, aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży. To jest przykra wiadomość dla wielu, których dotykają wysokie stopy procentowe, ale dobra wiadomość dla tych, którzy się interesują stanem całej gospodarki polskiej i finansami polskimi. Będziemy stopy podnosić nadal, aż do momentu, że osiągniemy pewność, że trwale się ona obniży. To nadal, to wedle szacunków ekonomistów prawdopodobnie do lipca. Pan Krzysztof Gawkowski, Lewica, jeśli dobrze pamiętam, 500 000 złotych kredytu, przynajmniej według oświadczenia majątkowego za rok ubiegły, bo najnowszego jeszcze nie znam. Pan to odczuwa? Bardzo. Odczuwam to ja, ale odczuwają to miliony polskich rodzin, dlatego że pan Glapiński oszukiwał Polaków przez rok. Oszukiwał Polaków, mówiąc, że inflacja będzie niska, żebyśmy się nie martwili. I mówił, że stopy rat procentowych będą szły powoli do góry. Oczywiście trzeba było je podnosić, bo widzieliśmy inflację też w tamtym roku, ale zrobił to za późno. I gdyby dzisiaj opisać to, co się wydarzyło w polskiej gospodarce, to Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, to jest najczarniejsza postać polskiej gospodarki od dwóch dekad. Doprowadził do sytuacji, w której polskie rodziny mogą bankrutować, tracić mieszkania, a rząd Prawa i Sprawiedliwości nie robi nic.
żeby doprowadzić do tego, żeby te raty zatrzymać. Jest projekt Lewicy na stole, zamrożenie WIBOR-u, doprowadzenie do tego, żeby raty kredytów pozostały dla tych ludzi, którzy mają indywidualne kredyty hipoteczne w miejscu z grudnia 2019 roku. Jest projekt, z którym zgadza się notabene prezydent Andrzej Duda, bo mówił, że trzeba pomóc kredytobiorcom tym indywidualnym. I ja dziwię się, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce pod obrady Sejmu tego najbliższego wprowadzić właśnie tego projektu i zamrozić raty kredytów, a jednocześnie wprowadza głosowanie pana Glapińskiego, który jest nie dość, że czarnym charakterem, to jeszcze demagogiem, bo o wypowiedź, która została tutaj zacytowana, jakby ją porównać z tym, co mówił 3 miesiące temu i 6 miesięcy temu, to można odnieść wrażenie, że to jest facet, który nic z gospodarki i takiej globalnej ekonomii nie rozumie, bo mówi tylko o wojnie, a przecież to nie tylko wojna jest przyczyną tego, co się dzieje, bo polska gospodarka zaczęła się rujnować już pod koniec tamtego roku. To znaczy w 2021 roku, kiedy władze PiS nic nie mogły zwalić na wojnę. Ja tylko wyjaśnię, drodzy państwo, że pan poseł Gawkowski mówi o WIBOR-ze, czyli takim sposobie rozliczania się między bankami. To banki nawzajem sobie ustalają, na jaki procent pożyczają sobie pieniądze, ale ten WIBOR jest punktem odniesienia do wyliczania naszych kredytów. No ale wie pan, tutaj się odnoszę do pana Ryszarda Czarneckiego, z kolei rząd proponuje w ogóle wycofanie WIBOR-u jako elementu rozliczeń naszych kredytowych, tylko wprowadzenie innych kryteriów podwyższenia czy obniżania rat. Pan Ryszard Czarnecki. Co do genezy inflacji, no to tutaj pan wypuścił Adama Glapińskiego, ja wypuszczę Joe Bidena. Zacytuję, ludzie nie wiedzą, że 70% wzrostu inflacji było konsekwencją podwyżki ceny w związku z atakiem Rosji na Ukrainę ze względu na wzrost cen ropy i inwazja Putina na Ukrainę sprawiła, że ceny gazu i ropy poszybowały w górę na całym świecie. Pan poseł Gawkowski zwrócił uwagę na to, że inflacja skoczyła w drugiej połowie zeszłego roku znacznie. Nie było wtedy jeszcze wojny w Ukrainie. Tak, to prawda i dlatego pozwolę sobie zacytować naukowców z Princeton University, z Cardiff University, którzy stwierdzili, zresztą w kontekście Polski, właśnie dlatego to zacytuję, że pomijając tam zewnętrzne, czyli światowe źródła inflacji, gdy chodzi o Polskę, ta inflacja jest przejawem, cytuję, silnej koniunktury makroekonomicznej w Polsce w ostatnich latach, gdy tempo wzrostu popytu było większe niż pozwolone. Kto to zrozumiał? Ale chwileczkę, to zastanówmy. Zaraz panu do kosza na śmieci, jak słyszę od Lewicy ekspertów z... Nie, panie pośle, to ja... Ale ja chciałem doprecyzować, jeśli pan pozwoli. Czy słuchamy prezesa Klepińskiego i premiera Morawieckiego, którzy mówią, że to jest Putin-inflacja, a wcześniej obwiniali o inflację Unię Europejską jeszcze przed wojną, a teraz pan mi cytuje naukowców, którzy mówią, że ponieważ mamy fantastyczny wzrost gospodarczy, no to narasta inflacja. No to albo jedna, albo drugie. Mnie pan zaprosił do studia, ja się wtedy go przygotowałem i przygotowałem analizę. No to ja pana pytam, żeby pan mi odpowiedział. Albo Putino-inflacja, albo koniunktura. Takich ekspertów powiedziałem przed chwilą, zacytowałem Bidena i powiedziałem nawet, użyłem słowa Putin-inflacja, a oprócz tego dodatkowo, mówię uczciwie, obiektywnie, jak pan widzi, że poza tym, że jest to Putin-inflacja, oprócz tego są jeszcze to tendencje wynikające właśnie z tego... Dobrze, to ja pana zapytam konkretnie. Minister Kowalczyk, minister rolnictwa, mówi, że żywność będzie drożała. Czy to znaczy, że jest taka koniunktura, tak dużo jemy, że żywność ma w związku z tym drożeć? Minister Kowalczyk jednocześnie mówi, że będą wprowadzone mechanizmy, które pozwolą właśnie w tym obszarze uniknąć negatywnych konsekwencji. Co to znaczy? Naprawdę jest sytuacja poważna, nie można mówić, że tego nie ma, natomiast mówienie, że tutaj akurat Polska jest samotną planetą w tym zakresie, ja nie chcę mówić, że inne kraje mają wyższą inflację, oczywiście takie są, kraje bałtyckie, czy nie ma, Czechy, mamy dość pokaźną inflację w skali Unii Europejskiej. Teraz zostawmy to, ponieważ uważam, że byśmy skupić się na Polsce, a nie mówić, że tam nasi sąsiedzi z Bałtowie, czy tam z południa Czesi, czy bardzo mocno stojąca na nogach gospodarczo Holandia, czy Niderlandy, mają wysoką inflację większą od nas, to wszystko prawda. Natomiast tutaj jest kwestia, i to rząd zapowiedział, 2 miliony polskich rodzin, które mają kredyty, w tym także rodzina pana posła Gawkowskiego, o której rząd także myśli, jak pan widzi. Tak, za pół roku. Jeżeli pan tego nie docenia, no trudno, ale pan czas... ale jak ta polska rodzina to docenia, pan która? Ale chwileczkę, tylko niech pan poseł nam wyjaśni, jak to ma wyglądać, bo premier rzeczywiście zapowiada pomoc. Mówiłem między innymi o wycofaniu tego WIBOR-u jako składnika wyliczania kredytów. Jak rząd pomoże kredytobiorcom, czy ludziom, którzy w tej chwili mają już kredyty?
Rząd zapowiedział w tym zakresie działania, przedstawił to w najbliższym czasie. Także jednym z elementów tych działań jest tarcza antyputinowska, rządowa tarcza antyinflacyjna. Jeden z takich, każdy ekonomista, każdy profesor ekonomii powie, że jednym z czterech głównych elementów walki z inflacją jest, uwaga, kwestia obniżania podatków, i to w Polsce nastąpiło. Więc to mówienie, że rząd tutaj nie działa, nie, rząd działa, ale oczywiście Zbójeckim prawem opozycji skrytykować, ja państwa rozumiem. Drodzy państwo, zacytuję pana premiera, który powiedział, że nie ma zgody na to, żeby banki maksymalizowały swoje zyski kosztem klientów. Były prezes banku, tak mówi notabene. Bankom także, państwowe. Bankom, no właśnie, banki państwowe. Także państwowe, pani prezes, panie prezesie. Ja rozumiem, czyli pan mówi i do pani prezes, i do pana prezesa banku PKS i w PKO BP, żeby oni wpłynęli na to, jak wygląda rynek kredytowy, tak? Znaczy, uważam, że powinna się, to nie jest moja prywatna opinia, to jest opinia naszej formacji, że banki, w tym także banki państwowe, powinny działać aktywnie tak, aby ich klienci nie tracili, czy jeżeli możliwość, jeżeli taka jest możliwość, tracić jak najmniej. Bardzo proszę, pani Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska, bo dla mnie nadal dość ogólnikowa jest ta zapowiedź rządu, że pomoże kredytobiorcom. Oczywiście, że jest to ogólnikowa i tak na razie i kredytobiorcy, i generalnie wszyscy w Polsce widzą, że rząd bardzo dużo mówi i chciałby, aby, a to się po prostu nie dzieje. O tym, że inflacja jest wysoka, Koalicja Obywatelska mówiła już od jesieni. Przecież taka akcja PiS równa się drożyzna nasza zaczęła się w grudniu ubiegłego roku, bo już widzieliśmy, jak rosną ceny. I to od stycznia, wy i PSL macie swoich ludzi w Radzie Polityki Pieniężnej także. No i dobrze, ale doskonale wiemy, kto kształtuje politykę finansową i my żeśmy mówili od samego początku, właściwie kiedy pojawiła się groza, że pan Glapiński znowu zostanie wybrany na po raz kolejny na prezesa NBP, że nie powinien być wybrany z kilku powodów. Jak widać, do tej pory PiS nie jest w stanie go wybrać na kolejną kadencję. Nie jest w stanie go wybrać, ale na razie nie pokazują nikogo innego, a on jest im bardzo wygodny, bo jest absolutnie usłużny politycznie. To nie chodzi nawet o to, że on opowiada idiotyzmy na konferencjach, które nas wszystkich żenują, tylko chodzi o to, że on podporządkowuje politykę finansową stricte życzeniom pana Kaczyńskiego i wszystkim innym. O tym, że trzeba podnieść stopy procentowe, doskonale wiemy, wszyscy wiemy od bardzo dawna. Był przecież list prezesów, byłych prezesów Narodowego Banku Polskiego, o ile mnie pamięć nie myli, z grudnia ubiegłego roku, gdzie mówili, te stopy trzeba już zacząć podnosić, dlatego że za chwileczkę wejdziemy w bardzo wysoką inflację. I teraz słuchamy tych wszystkich farmazonów opowiadanych przez rządzących, a jakie są realne działania rządzących, żeby na bankach wymusić, żeby zrezygnował z tak wysokiej marży? Deklaracja europosła Czarneckiego wobec banków państwowych tutaj w studiu, no jest takim elementem nacisku, prawda? Nie, to nie jest element nacisku, to jest miła deklaracja, bardzo słuszna, w studiu telewizyjnym. A gdzie są realne działania? Znaczy rządzący cały czas mówią, co by chcieli. Zapowiedź, ja sobie tego nie wymyśliłem wczoraj przy kawie. Dobrze, ale zapowiedź, co ma pan na myśli? Jakie rząd podejmie działania jako właściciel dwóch największych banków w Polsce? Nie jestem rzecznikiem rządu ani tych banków, natomiast rolą tych banków także w tej chwili jest reagowanie elastyczne na tą sytuację i to bało się o to, żeby ich klienci nie ucierpieli. To jest naprawdę bardzo ważne. Panie Barwano, no prezesi banków nie mogą udawać, że nie ma problemu. I jak na razie to ich klienci cierpią, a pan Glapiński na konferencji mówi, że banki fantastycznie się mają w czasie inflacji, że to nie jest tak, że wszyscy tracą. No, powiedział coś takiego, że banki zyskują, ale chyba nie zyskują, na tej konferencji, tylko na poprzedniej. Wcześniej. Ale to nadal pozostaje. Znaczy, albo jesteście partią rządzącą ludźmi, albo jesteście partią banków i bankierów. I to, jaki jest Morawiecki, to my wiemy, ale jest ten naprawdę najwyższy czas, żeby spojrzeć na interes zwykłego człowieka. Dzisiaj w sklepach ludzie odchodzą od kasy, bo nie stać ich na kupienie wszystkiego, wyjmują towary z koszyków. Tak po prostu się dzieje. Kredytobiorcy coraz bardziej się boją, a młodzi ludzie nie mają żadnej perspektywy ani na mieszkanie, ani na kredyt. Dlatego i to nie można. Nie, ale to nie chodzi o mówienie. To chodzi o to, żebyście wreszcie zaczęli coś robić. Mamy w tej chwili maj, a o problemach finansowych, bankowych wiemy przynajmniej od listopada, października, a myślę, że jak ktoś jest analitykiem rynku, to wie o tym od przynajmniej roku, że tak się będzie działo. I wy opowiadacie, że jest wspaniale, efekt rozwoju polskiej gospodarki, bieda ludziom w oczy zagląda. Tarcza była elementem walki. Bieda ludziom w oczy zagląda. Utrata mieszkania i niemożliwość go dostania. Młodzi ludzie są w absolutnie dramatycznej sytuacji, a wy ciągle byście chcieli i może marzycie. A to naprawdę trzeba podjąć działania i na przykład ograniczyć marżę kredytu.
kredytową. Banki, zobaczyć. Podnoszone są stopy procentowe i co robią banki? No natychmiast okazuje się, że kredyty będą większe, a jakoś depozyty cały czas nie są lepiej. To też premier zwraca na to uwagę, że banki zarabiają na kredytach, premier a jednocześnie... Premier nie jest analitykiem, jest premierem. No, ale jednocześnie nie są podnoszone depozyty. Ja zwrócę uwagę, że prezes Adam Glapiński jeszcze we wrześniu minionego roku mówił, że podwyżka stóp procentowych byłaby szkolnym błędem. On tłumaczył to zagrożeniem spowolnienia gospodarczego, kiedy gospodarka wychodzi z pandemii, a potem w październiku zaczął się serial takiego drastycznego podniesienia stóp procentowych. Posłuchajmy, co Donald Tusk mówi o inflacji i o prezesie Glapińskim, który zresztą swego czasu dawno temu był członkiem rządu tworzonego przez Jana Krzysztofa Bieleckiego. Tutaj mówimy nie o żadnej wojnie, nie o żadnym Putinie, tylko o ewidentnych błędach Glapińskiego. Teraz podnosi te stopy bez opamiętania, a trzeba było podnosić te stopy nie tak radykalnie, ale o wiele, wiele wcześniej. I to mówili mu wszyscy ekonomiści. Nie trzeba, ja nie jestem ekonomistą, a wiem to, jak to jest banalna wiedza. Tylko były jakieś powody i to raczej polityczne powody. Polityczne powody. Rozkazy z Nowogrodzkiej, żeby nie podejmować decyzji, które wydawały się jak z elementarza ekonomii. Więc i to nie jest z mojej strony taka populistyczna odzywka teraz, że nie będę mówił o szczegółach, tylko powiem hasłowo. Ale w jakimś sensie pyta mnie pani, co bym zrobił, żeby drożyznę opanować. Wyrzuciłbym na zbity pysk Glapińskiego przede wszystkim. Jan Filip Lepicki, PSL. Znaczy przede wszystkim ja myślę sobie tak, jeżeli mówimy o panu Glapińskim, no to albo mamy do czynienia z ignorantem, czego nie zakładam, albo mamy do czynienia z kimś, kto po prostu zdewastował niezależność funkcji prezesa Narodowego Banku Polskiego. Bo pan Glapiński tak naprawdę robi to, co obozowi rządowemu jest po drodze i koreluje swoje działania. No, ale panie senatorze, tylko że wysoka inflacja, taka jak jest w tej chwili, 12%, potencjalnie 15 czy 16%, nie jest na rękę rządowi. No dobrze, bo się sprawa wymyka spod kontroli już powoli. Ale tu trzeba wprowadzić jeszcze jedną osobę obok pana Glapińskiego. No trzeba wprowadzić pana premiera Morawieckiego. Bo pan premier Morawiecki najpierw mówił, że to jest pochodna polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Tak mówił. Potem mówił, że to jest Putin inflacja, więc zastanawia się, czy inflacja przyszła do Polski z zachodu czy ze wschodu. Ja go rozumiem, że on się zastanawia, bo może się zastanawiać nad tym, czy kancelaria premiera jest na wschód czy na zachód od Nowogrodzkiej. W tym sensie ma rację, że szuka tych kierunków. Natomiast trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, tam jest to źródło inflacji, bo my mamy inflację dzisiaj dwa razy wyższą niż w Unii Europejskiej i myśmy ją mieli także przed agresją Rosji na Ukrainę. Ale wie pan co, to dobrze, tylko zwracam uwagę na to, przypominam, że jeszcze przed agresją pojawiły się drastyczne podwyżki cen energii, w jakiejś mierze też sterowane przez Rosjan, którzy ograniczali dostęp gazu w Europie. Znaczy, ale ja bym powiedział tak, no to możemy powiedzieć w ten sposób. Ja nie obarczam pana premiera Morawieckiego i pana prezesa Glapińskiego tą częścią inflacji, która wynika z agresji Rosji na Ukrainę. Natomiast obarczam na przykład dwoma kwestiami. No kwestia pierwsza to jest polityka kupowania elektoratu za transfery społeczne. No mieliśmy 13 emeryturę, 14 emeryturę. No ale to pan trochę nawiązuje do tego, co powiedział pan poseł Czerneski, czyli że tak naprawdę ludziom się żyje lepiej, więc wydają, więc rośnie inflacja. No dobrze, ale jeżeli wydajemy pieniądze bez pokrycia, które nie mają pokrycia w inwestycjach, nie mają pokrycia we wzroście gospodarczym, to gdzieś musimy ten podatek inflacyjny potem zapłacić za to, że tak powiem, za te transfery społeczne. I właśnie go teraz tracimy. I to jest pierwszy element tego, co było przed agresją Rosji na Ukrainę. Jest drugi element. Ja tu się nie wypowiadam o słuszności tego drugiego elementu, ale ja mogę powiedzieć tak. Ja, kiedy wybuchł COVID w marcu 2020 roku, to ja rozmawiałem z pewnym przedsiębiorcą branży turystycznej, który mi powiedział, proszę pana, mam dwie spółki, w bardzo szybkim tempie dostałem 7 milionów kredytu, znaczy 7 milionów wsparcia z rządu, raz na jedną spółkę, raz na drugą spółkę. Więc ja sobie wtedy pomyślałem, oj, niedobrze, będzie z tego inflacja, jakieś swoje drobne oszczędności, dobrze by było otworzyć w banku konto walutowe. I otworzyłem. Nie mam tam zbyt wiele na tym koncie, ale wtedy już się zorientowałem, że może to się skończyć. Ale z drugiej strony, to jest też krytyka rządu za to, że pomagał firmom w pandemii? Znaczy, to jest diabelska alternatywa i ja akurat rządu tak bardzo
za to jednoznacznie nie obciążam. No to, panie senatorze, to ja nie rozumiem, za co pan rząd krytykuje. Nie krytykuje ich pan za inflację związaną z cenami surowców, z wojną w Ukrainie. Nie krytykuje pan za że inflacja z pomocy covidowej się wzięła. Za transfery społeczne. Okay, czyli za dużo transferów. Z powodu których kupowali sobie elektorat, to po pierwsze. A jeśli chodzi o tarcze antycovidowe, no to tutaj, że tak powiem, trzeba sprawę bardziej rozpatrzyć. Bo ja nie wiem, co jest w tej chwili gorsze. Czy jest gorsza ta inflacja, która jest wynikiem tych tarcz? Czy byłoby gorzej, gdyby było bezrobocie? Nie wiem, nie jestem na tyle biegły w kwestiach ekonomicznych, żeby ten dylemat rozstrzygnąć. To też prezes Adam Glapiński podkreśla, że w Polsce mimo wysokiej inflacji w tej chwili bezrobocie jest niskie. Pan Jan Strzeżek, bardzo proszę. Przede wszystkim hasło putinflacji, które premier Morawiecki, a także w studiu pan poseł Czarnecki regularnie przywołuje, jest tylko i wyłącznie czysto na potrzeby wewnętrzne, tak naprawdę tylko i wyłącznie na potrzeby użytku przez Telewizję Polską. Tak w ramach faktów. Biden też o tym mówi. Październik 2021 roku, inflacja 6,8, listopad 7,8, grudzień 8,6. To są dane z GUS-u. Wtedy Putin nie najechał Ukrainy. Ale słuchając pana posła Czarneckiego, nie wiem, czy kredytobiorcy, którzy słuchają w tej chwili naszej dyskusji, są zachwyceni z tego, że rząd podejmie stosowne działania i czy to jest dla nich wystarczająca gwarancja, która ich uspokoiła. Dlatego, że żeby powiedzieć, jak ciężka jest sytuacja. Ktoś, kto wziął na kredyt mieszkanie 54-metrowe w przykładowym Grajewie, w mieście 30-tysięcznym powiatowym na Podlasiu, które kosztowało 340 tysięcy złotych, jesienią zeszłego roku płacił 1440 zł, a dzisiaj płaci 2506 zł. Przy średniej pensji w województwie podlaskim w wysokości 4,5 tysiąca złotych brutto. Jak ktoś taki, nawet z różnymi transferami społecznymi, ma sobie poradzić z 1100 zł wyższą ratą w momencie, kiedy jeszcze wszystko jest droższe? Bo ceny w sklepach, panie pośle, nie są takie jak rok temu. Ceny za różne usługi nie są takie jak rok temu. Absolutnie wszystko drożeje. Jeżeli potem ci sami ludzie widzą na konferencji prasowej Adama Glapińskiego, który jest z siebie niesamowicie dumny. Naprawdę chciałbym, żeby ktoś mnie kiedyś pochwalił, tak jak Adam Glapiński chwali samego siebie. I Adam Glapiński mówi, oprócz tej warstwy stand-upowej, gdzie mówi, że jest jastrzębiem, to mam wrażenie, że jest taką doskonałą ilustracją pewnej piosenki Kazika. Jest super i o co ci chodzi? A to nie Kazik. Nie Kazik? Tak, to Munik Staszczyk. Przepraszam. Pan Krzysztof Gawkowski, bardzo proszę. Myślę, że mamy dobry czas. Coś tak teraz tak wisiało. Mamy dobry czas. Ufolujący. Mamy dobry czas, żebyśmy też powiedzieli o tym, że prezes Glapiński nie jest jeszcze prezesem i można to zmienić. Wciąż jest prezesem, ale kończy mu się kadencja, a PiS ma kłopot, żeby zebrać większość. I wątpliwości prawne są. Dobry czas, dlatego że jeżeli kancelaria prezydenta zwróciła uwagę, że mamy wątpliwości co do kolejnych kadencji, które mógłby pełnić. Panie pośle, to do końca nie jest tak. Ja tłumaczę. Można być dwie kadencje prezesem Narodowego Banku Polskiego. Część prawników twierdzi, że dwie kadencje liczą się także wtedy, kiedy ktoś był w zarządzie Narodowego Banku Polskiego, a poseł pan Glapiński był za czasów Marka Belki w zarządzie kilka miesięcy, teraz był prezesem i ta wątpliwość, ale to nie jest tak, że kancelaria prezydenta podnosi. Ale nie chcę zwracać... Przeciwnicy Glapińskiego wewnątrz obozu PiSu to podnoszą. Mamy świadomość, że kancelaria prezydenta zrobi też to, co powiedzą w Nowogrodzku. Ale panie redaktorze, nie zwracam uwagi od strony prawnej na to. Mówię, że jest dobry czas, żeby wycofać tą kandydaturę. To znaczy, są wątpliwości, pojawiają się problemy, jest po prostu taki niesmak, który Glapiński pozostawia po swoich konferencjach prasowych. To jest dobry czas, żeby obóz władzy wskazał nowego, mądrzejszego kandydata na prezesa Narodowego Banku Polskiego, bo przecież nikt nie odbiera PiS-owi szansy na to, żeby to zgłosił tego kandydata. Ma większość. Nie chcą nikogo. I teraz, jeżeli Glapińskiego będziemy za wszelką cenę forsowali, a PiS to robi, to znaczy, to jest utrzymywanie i żyrowanie tego, jakie błędy Glapiński popełnił, bo my mówimy o inflacji, gospodarce, ale przecież to nie jest tak, że to jest rozdzielona sprawa, czyli Morawiecki od Glapińskiego, od Kaczyńskiego. To jest pewna współpraca, która następowała od wielu, wielu miesięcy z zakłamywaniem rzeczywistości i próbą dzisiaj odwrócenia uwagi. Ja odniosę się do słów pana posła Czarneckiego, bo mówił o tym, że rząd ma plan. Tak, rząd mówi, że ma plan i plan będzie od stycznia 2023 roku. Mamy maj 2022 roku.
mamy przed sobą 6 miesięcy, a to było jeszcze niedawno, było 7 rat kredytowych, ludzie będą te raty płacili po 1000, 1500, czasami 2000 wyższe, będą je płacili przez kilkanaście miesięcy, a wy mówicie od stycznia coś zrobimy. No co to jest od stycznia coś zrobimy, skoro wiecie, co się teraz dzieje? Jeżeli potraficie szybką ścieżką, czasami ustawę przeprowadzać przez 3 dni w nocy i liczyć na to, że za miesiąc będzie działała, to jaki jest problem wrócić do tej propozycji lewicy dotyczącej zamrożenia WIBOR-u i zamrożenia rat kredytowych? My położyliśmy na stole proste rozwiązanie. Podkreślam panu jeszcze raz, nawet prezydent Andrzej Duda mówi, że to jest dobre rozwiązanie. To na co wy czekacie? Albo zamrozimy te raty kredytów, albo ludzie będą mieli mniejsze rachunki za to, że muszą kredyt spłacać, albo okaże się, że 1500 zł więcej za mieszkanie, 500-700 zł miesięcznie więcej za gaz i za prąd, do tego wyższe ceny w sklepach i mamy 3-4 tysiące złotych. Ja panu podaję konkret. Polska rodzina za czasów Prawa i Sprawiedliwości na początek miała szansę na awans, bo tak było i panu to oddaję, a dzisiaj ma szansę, żeby szybko bankrutować. Szybkie bankructwo polskiej rodziny to jest upadek tego, o co walczyliśmy wszyscy jako klasa polityczna. Normalne i standardowe życie. Nie zapewnia dzisiaj tego Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj tak naprawdę olewa polską rodzinę. I to jest prawda o tym, do czego doprowadziliście przez 7 lat. Pan Ryszard Czarnecki, ja mam takie pytanie. Czy rząd przedłuży niższe stawki VAT na żywność i paliwo, dlatego że od lutego obowiązuje stawka zerowa na żywność. Rząd chciał uniknąć dużych podwyżek cen żywności, dlatego tę stawkę obniżył. I jest stawka, ta stawka wynosi zero, czyli właściwie nie ma VAT-u. I z 23% do 8% spadła stawka podatku VAT na paliwa, tylko że ta obniżka obowiązuje do końca lipca. Czy rząd przedłuży te wakacje podatkowe? Bo jeżeli nie przedłuży, no to będziemy mieli jeszcze skokowy w wakacje wzrost cen, kiedy VAT dojdzie do paliw i do żywności. To jest jedna z metod walki z inflacją. Uważam, że byłby to krok w dobrym kierunku. Natomiast i myślę, że powinniśmy w tym kierunku pójść. Natomiast chciałem, bo ja rozumiem, że opozycja musi jechać po bandzie. Natomiast naprawdę bardzo proszę, przynajmniej trzymajmy się faktów, doceniajmy to, co rząd zrobił poprzez tarczę antyputinowską, rządną tarczę inflacyjną, obniżenie podatków. Ale pytamy, dobrze, panie pośle, rząd zrobił Polski Ład, z którego się potem wycofywał. Pytamy, co rząd zrobi dalej, bo jedyną alternatywą jest dalsze drastyczne podnoszenie stóp procentowych przez prezesa Glapińskiego. No to stopy, jeśli dobrze pamiętam, są najwyższe, ta podstawowa stopa. 24 lat. Nie, chyba nie aż tak, ale tak, na pewno. Od 24. Zamrożenie stawek, o których pan mówił, w moim przekonaniu jest krokiem we właściwą stronę. To może nas ratować przed wzrostem inflacji. Ale pan mówił też, pan sugerował już przedstawiciele rządu, że będzie jakaś próba regulowania cen żywności, no bo drodzy państwo, Rosja i Ukraina to są gigantyczni producenci, prawda, zwłaszcza zbóż. Nie będzie w tym roku żniw, albo będą bardzo ograniczone. Na rynki światowe trafi mniej zboża, żywność będzie droższa. Czy rząd będzie próbował regulować ceny podstawowych artykułów? No Viktor Orban próbuje to robić. Pan wicepremier, minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Henryk Kowalczyk mówił o interwencji państwa w obszarze rolnictwa. Tak właśnie, żeby podatnicy, aby obywatele nie mieli problemów z jeszcze większą inflacją. Czy akurat instrument, który pan mówi, będzie proponowany? O tym się publicznie pan minister Kowalczyk nie wypowiadał, natomiast na pewno on jako minister rolnictwa będzie reagował. Pani Barbara Nowacka, bardzo proszę. Czy znowu słyszymy, że coś być może będzie, a ludzie już potrzebują konkretów. I ta ciągła opowieść o tym, że być może naprawimy, wynika tylko stąd, żeście po prostu potwornie zepsuli. I doskonale pan wie, bo to nie chodzi, o politykę społeczną, jaką żeście prowadzili, bo też można ją było prowadzić mądrzej. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego polskie państwo ma pomagać milionerom, a nie mówi pomaga... Mówi pani o przedstawicielach firm, tak? W czasie COVID-u. Okay, mówię trochę o największych firmach, które sobie całkiem nieźle radziły w czasie pandemii i dzisiaj od nich pieniądze są nieściągane, od małych, średnich przedsiębiorców. Tak, do
dostają w tej chwili po łbie za te zmieniane tarcze, którym zasady zmieniały się przecież tak naprawdę w trakcie funkcjonowania i sposób rozliczania pojawił się znikąd i to oni dzisiaj dostają po łbie, chociaż dostali mniej. Mówię o niesprawiedliwości w ramach tej pomocy. Mówię o niesprawiedliwości w transferach socjalnych, bo to nie może być tak, że najbogatsi dostawali takie same transfery, jak ci potrzebujący. Ale mówi pani, na pewno, nie wiem, korekta 500+, żeby bogaci nie dostawali? Uważam i od początku uważaliśmy w Inicjatywie Polskiej, że a najbogatsi... Jaki jest próg bogactwa? Najbogatsi, trzykrotność pensji minimalnej chociażby, to tutaj naprawdę nie ma powodu. W dochód taki na rodzinę przeliczony. Jeżeli... Czy na osobę w rodzinie to tak mniej więcej liczy się ponad 7 tysięcy pewnie, tak? Policzmy sobie, jeżeli mamy rodzinę czteroosobową, dwójka rodziców zarabia każdy po powiedzmy 7 tysięcy, no to Czyli 7 tysięcy na dorosłą osobę w rodzinie, pani mówi. No dobrze, ale jeżeli... taki przykład, możemy się zastanawiać jaki, ale naprawdę w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy, ale wie pani, to pozbawiłaby pani, patrzę przy takich zarobkach, jeszcze w zależności od tego, ile ludzi by mieli dzieci, ale pozbawiłaby pani sporą część ludzi, na przykład z klasy średniej pieniędzy. Dlatego przeliczamy dochód na rodzinę. I wie pan, ja jestem posłanką, ja zarabiam nieźle, ja nie biorę 500+, pomimo, że mam dwójkę dzieci, bo uważam, że to byłoby niewłaściwe. Nie zwróciłam się o te pieniądze, dlatego, że uważam, że one powinny zostać w budżecie. Że mojego budżetu te 500 zł na każde z mojej dwójki dzieci wcale by jakoś tak nie poprawiło drastycznie. Te pieniądze są po prostu w Polsce potrzebne. Jeżeli zastosować tego typu myślenie, że pomagamy tym, co potrzebują realnie pomocy, a oni są kompletnie zostawiani. Pan poseł Gawkowski słusznie powiedział, że olewają polską rodzinę, ale olewają też ludzi, którzy tej rodziny jeszcze nie założyli. Proszę spojrzeć, w jakiej sytuacji są młode osoby, do których nie ma żadnych transferów tak naprawdę. Taki 20-parolatek dzisiaj, 20-parolatka. Ani się nie mają gdzie zamieszkać. No mieszkania nie kupią w tej chwili raczej. Nie kupią, kredytu nie dostaną. Przy dochodach dzisiaj 5 tysięcy na osobę dostanie kredytu chociażby w którymkolwiek z trójmiejskich miast jest właściwie niemożliwe. Już muszą czegoś szukać dalej, no to jak założą rodzinę? I tutaj nie ma żadnych transferów, tak? Tutaj nie ma żadnego wsparcia ze strony państwa, a Mieszkanie Plus, uwaga, 11 tysięcy mieszkań. Podobno. To są najbardziej takie optymistyczne wyliczenia, że 11 tysięcy mieszkań powstało. Dalej. Edukacja. No wiemy jaka jest, też się trochę boją. Kobiety boją się w Polsce zachodzić w ciąży dzisiaj. I to nie jest w ogóle jakiekolwiek myślenie o wsparciu polskiej rodziny. Krzysztof, to nie jest olewanie rodziny. To jest celowe dewastowanie polskiej rodziny i zabieranie przyszłości ludziom. I jeżeli teraz słyszymy, że no może za parę miesięcy wprowadzimy mechanizmy, to dla większości dzisiaj społeczeństwa, tego żyjącego znacznie gorzej niż politycy, przedsiębiorcy, biznesmeni, no to jest perspektywa absolutnych dramatów. To jest możliwość utraty mieszkania, to jest niemożność go dostania, to jest zagrożenie w jakiejś tam perspektywie również utratą pracy, bo firmy przecież będą się zwijały. Naprawdę nie jest dobrze. Ja już nie mogę słuchać o tym, co oni by chcieli. Ja chcę, żeby oni coś zrobili. Ja coś, co będzie miało ręce i nogi. I wspomnianego tutaj wicepremiera Kowalczyka i prezesa Glapińskiego, minister Kowalczyk mówi, wszystko będzie drożało, no odpowiada za ceny żywności. Bo na koszty produkcji żywności wpływają ceny paliwa, nawozów czy energii. Wszyscy to wiemy, drodzy państwo, niedługo się przekonamy w sklepach. Adam Glapiński z kolei mówi, że stopy procentowe zaczną spadać pod koniec 2023 roku, czyli czeka nas właściwie rok takiego serialu podwyżek, pewnie w najbliższych miesiącach bardzo drastycznych. Pan senator Libicki, 400 tysięcy franków, tak? Kredyt? Tak. Mam taki. Jak się żyje z takim kredytem? Akurat w tym przypadku nie żyje się najgorzej, ponieważ nie dotyczą mnie stopy pana Glapińskiego. Pana dotyczą szwajcarskie stopy procentowe. Tak, nie dotyczą szwajcarskie stopy procentowe, więc akurat tak jak cały czas, że tak powiem, jeżeli wrósł kurs franka, to będzie to bolało, to tak teraz może boli mnie mniej niż tych, którzy wzięli kredyt w złotówkach, więc ja akurat mniej to odczuwam. Ale ja myślę, że problem jest tak naprawdę inny. No bo problem jest taki, że myśmy od 30 lat, od 89 roku, czy od 91, mieli co roku wzrost gospodarczy. Ale chociaż inflacja wysoka bywała w latach 90. Bywała, ale wychowało się pokolenie, które nie zna czegoś takiego, jak zubożenie. Jak brak wzrostu gospodarczego. A my dzisiaj, z tego co powiedział pan i z tej całej dyskusji tutaj, która jest, wynika, że po raz pierwszy od lat może nam grozić
zapaść gospodarcza. I to jest moim zdaniem coś, jeśli z tej dramatycznej sytuacji mielibyśmy wyciągać jakieś pozytywne wnioski, to ten pozytywny wniosek jest tylko taki, że obciąży rząd Prawa i Sprawiedliwości, że ewentualnie w kolejnych wyborach Prawo i Sprawiedliwość. Ależ pan ma radość, panie senatorze. Na złość babci odmrożę sobie uszy. Nie, Polacy będą cierpieć z tego powodu. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, co do cen regulowanych, no to powiedział swego czasu poseł PiSu, pan Kazimierz Smoliński, że trzeba będzie ceny regulować, to ja proponuję od razu już kartki wprowadzić. Ale to co taki młody, załóżmy, człowiek o lewicowych przekonaniach, nie ma co prawda gdzie mieszkać, płaci gigantyczne ceny w sklepach, ale ma się cieszyć, że PiS nie wygra wyboru. Tak? Znaczy nie, no ja powiem panu tak, ja nie życzę Polakom i Polsce, żeby nie było wzrostu gospodarczego. Natomiast jeśli on nastąpi, ten spadek, a moim zdaniem nastąpi, to w tym całej dramatycznej sytuacji widzę jeden pozytyw, że obciąży to PiS. Pan Marek Suski, ważny człowiek. Ja mówię Marek Suski, wszyscy w studiu się uśmiechają, to jest mój krajanin, więc... Pan pozdrawia mnie? Ja z Podgrójca, on z Grójca. W każdym razie złota myśl kolejna pana Marka Suskiego, że jak ktoś wziął kredyt, to powinien go spłacić. Mi to przypomina myśl Bronisława Komorowskiego, która nie ułatwiła mu wyborczego starcia, który doradzał młodym, żeby wzięli kredyt i znaleźli nową pracę. Albo Włodzimierza Cimoszewicza, który kiedyś kazał się powodzianom ubezpieczać. Pamięta, właśnie dlatego, panie redaktorze, dlatego... Broniąc pańskiego krajana. Niech on się sam broni. Niech się nie dał. Nie, no my szliśmy tak, do tego, ale polityk, proponuje... Panie pośle, jak polityk obozu władzy może powiedzieć ludziom, wzięliście kredyty, to spłacajcie. No, pan Ryszard Czarnecki nie ma kredytu, jeśli dobrze sprawdziłem. Ja więc wyjaśnię... Nie wiem, czy może wy nie rozumiecie tych ludzi. Ja akurat doskonale rozumiem, bo tak, żeby moi rodzice słodacy, którzy te kredyty wzięli. Chciałem powiedzieć, dlatego właśnie rząd proponuje 4 miesiące wakacji kredytowych w tym roku i przyszłym roku, co będzie kosztowało około 3 miliardów złotych. Proponuje, to jest konkret. Tutaj państwo mówią, że nie pan ma konkretu. W czasie programu skonsultował z odpowiednikami. Nie, nie. Niedzielny przekaz. Ja napisał nie potrzebuję konkretnych argumentów, przyszłe argumenty. Ale nie, proszę państwa, do mnie nie przychodzą. Pan Jastrzeż, jeśli ma kredyt, żeby posłuchać z czego może korzystać? Jeszcze raz, panie pośle, te wakacje kredytowe. 4 miesiące wakacji kredytowych w tym roku, 4 miesiące wakacji kredytowych w przyszłym roku, to będzie kosztowało około 3 miliardów złotych, plus jeszcze pomoc dla kredytobiorców znajdujących się w trudnym położeniu. To jest kwota niespełna 1,5 miliarda złotych. Ale na czym ta pomoc ma polegać? Plus nowy WIBOR, o którym pan mówił. Ale od kiedy? Co będzie kosztowało mniej więcej około miliarda złotych. Konkrety są. Chcieliście konkretów? Są. Panie Jastrzeżek, są konkrety. Bardzo. Przede wszystkim myślę, że wszyscy powinniśmy pozdrowić pracownika biura prasowego PiS-u, który był w stanie... Nie, ale nie, ja zakładam, że to pan premier napisał SMS-a. Prezes. Ale ja muszę stanąć w obronie Ryszarda Czarneckiego, kiedyś moim prezesem. Twórczo te przekazy dnia interpretuję. Załóżmy, że pan premier to napisał. Pan Jastrzeżek, bardzo takim... proszę. Ale jest konkret. No dobrze, jest konkret. Jest konkret, zdecydowanie, ale tutaj też się pojawiło to, o czym powiedział pan senator Libicki. 8 stycznia poseł Smoliński mówił o regulowanych cenach. I to będzie cytat teraz. Chcemy wprowadzić ceny regulowane na artykuły żywnościowe. Chleb, cukier, mąka. Dobrze, ale panie pośle, wie pan dobrze, że wszyscy potem na Prawie i Sprawiedliwości, mówiąc najdelikatniej, się dystansowali, część wyśmiewała go, ale rząd mówi, ja pytałem o to trochę pana posła Czarneckiego, rząd wspomina o jakimś polskim holdingu spożywczym, no jakichś tego typu działaniach. Panie redaktorze, bo jeżeli państwowym, poseł PiSu mówi o tym, że wprowadzi się ceny regulowane, to jest źle, ale jeżeli się wprowadzi narodowy program wsparcia cen żywności, to już będzie to coś zupełnie innego. Nazywa się ładnie. Jednak lata w rządzie robią swoje zdania. Po pierwsze, panie redaktorze, od razu będzie prezes do wybrania, od razu będzie rada nadzorcza, no, od razu będą oddziały terenowe i wtedy regulowanie cen już będzie okej. Okay. Nawet nie zdziwię się. Jestem nawet w stanie się założyć, że wtedy będzie okej. Ale zejdźmy trochę z political fiction. Przecież tak to wygląda. Akurat nie, znaczy, pan poseł Szczerzek opisuje pewien mechanizm. Ale pan Ryszard Czarnecki... Pan Ryszard Czarnecki powiedział konkret. Wakacje kredytowe, rezygnacja z WIBOR czy inny wskaźnik, plus pomoc taka dość enigmatycznie dla ludzi w najtrudniejszej sytuacji kredytowej. No to jest jakiś problem. Panie redaktorze, tak, tylko problem jest taki. My akurat jako Porozumienie w relacjach z PiS-em nauczyliśmy się tego w kontekście podwyższania i obniżania podatków. Jeżeli PiS deklaruje to, że podniesie podatki, to je podniesie. Jeżeli PiS deklaruje, że obniży podatki, to deklaruje. Dlatego jak zobaczę konkretny projekt, jak zobaczę go wprowadzony, panie pośle, w
tym roku. Słuchajcie, nikt nie wie, co żeście zrobili z podatkami. Błagam, niech pan o tym nie mówi. Z jednej bardzo prostej rzeczy, że na poziomie deklaracji jest w stanie pan powiedzieć wszystko, ale potem dochodzi do sytuacji, kiedy trzeba każdy projekt przedyskutować, bo większość w Sejmie PiSu opiera się na dwóch głosach. I dobrze pan wie, podatku i zrobiliśmy dobrze, to. No, zrobiliście bałagan. W ramach Polskiego Ładu. Nazywamy ładem. Panie Jarosz, kończę. Ja widziałem, bo tutaj pan poseł Czarnecki zaczął mówić o Polskim Ładzie jako obniżce podatków. Ja pamiętam pracę nad Polskim Ładem. Co więcej, ja pamiętam spotkanie w willi pana premiera Morawieckiego przy ulicy Parkowej, jak premier Morawiecki chyba w lipcu zeszłego roku powiedział: inflacja? W żadnym wypadku. Nic nie będzie. To ja mam cały zestaw wypowiedzi z lata zeszłego roku, z lipca, kiedy rzeczywiście przedstawicieli rządu mówili, że premiera Morawieckiego i prezesa Klepińskiego żadna inflacja nam nie grozi. W ogóle latem zeszłego, rok temu mniej więcej, czyli kwiecień, maj, mówili, że grozi nam deflacja. Dobrze. No ale tak właśnie się znają na gospodarce. Dobrze, ale przejdźmy do jeszcze jednego ważnego elementu, który zahacza o sytuację na Ukrainie, ale bezpośrednio wpływa także na nas. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Komisja Europejska proponuje embargo na zakup rosyjskiej ropy w ciągu pół roku. Zakończenie importu samej ropy, a produktów rafinowanych do końca roku. To miałby być element szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Tylko pytanie, czy ten pakiet zostanie uchwalony. Pytanie do pana Ryszarda Czarneckiego, bo jest duży opór, a najbardziej opiera się premier Węgier Viktor Orbán, który powiedział, że nie poprze takiego rozwiązania w obecnej formie. Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca nowych sankcji wobec Rosji jest jak bomba atomowa zrzucona na węgierską gospodarkę i powiedział, że przyjęcie takiego pakietu byłoby historyczną klęską. Wasz sojusznik, chciałbym się dowiedzieć, jak wy oceniacie jego działania? Sami nawoływaliście do ograniczenia zakupu rosyjskich surowców przez Europę. I dalej to podtrzymujemy. Komisja Europejska proponuje w tym zakresie derogację, czyli wyjątek. A więc zgodę na to, aby dwa kraje, czyli Słowacja i Węgry, mogły, to jest propozycja Brukseli, mogły importować ropę jeszcze do końca przyszłego roku, a więc wydłużenie. Mówi się nawet, że być może do końca 2024 dostaną zgodę, ale mimo to Orbán... Pozycja na stole jest 2-3, ale oczywiście... Tak. Dobrze, ale Orbán robi wszystko, żeby doprowadzić do zablokowania tej propozycji, bo żeby wprowadzić takie sankcje, potrzebna jest jednomyślność. Tak. Chciałem zwrócić uwagę, że co pół roku są w czerwcu i grudniu głosowane sankcje na forum Rady Europejskiej. Pan premier Orbán zwykle ma taką retorykę neutralną albo nawet... Neutralną, to jest życzliwą. Eufemistycznie. Neutralną. Ciekawostka to jest. Wyborach Władimira Żeleńskiego, jak sam powiedział. Bywa pan tej Brukseli. Panie Krzysztofie, niech pan posłucha. Może ale jak ciekawe. Panie pośle, mówi o tym, że Orbán miał nie jest proputinowski, to naprawdę brzmi to dość kuriozalnie śmiesznie. No tak wybrzmiało. Żywo czy kłamie? Wybrzmiało. Premier Orbán jest w poprzednich latach zawsze głosował za sankcjami na Rosję. Zawsze. Tak dobrze, samo w poprzednich latach nie było wojny. Tak samo. Szkoda, że tak nie było w kwestii wojny. Natomiast tutaj chodzi to o to, żeby przekonać Bratysławę i Budapeszt, żeby Unia zaprezentowała jednomyślność. Stąd uważam, że jest racjonalna, w moim przekonaniu, opinia Komisji Europejskiej, aby pokazać pewną jednomyślność na zewnątrz, przeprowadzić te sankcje, dając pewne derogacje. Tak się dawało derogacje. Wyjątki. Wyjątki, tak jest, no słusznie, innym krajom, w innych sprawach. Uważam, że tutaj Paryż warcie z mszy w tej sprawie i utrzymanie tej jedności unijnej, a więc zgoda Budapesztu i Bratysławy, a także Wiednia i Berlina na sankcje za te właśnie wyjątki o rok, nawet trochę więcej niż rok, bo kwestia zakazu importu ropy ma obowiązywać już od początku listopada, a wyrobów rafinowanych od końca grudnia. Uważam, że to jest krok w moim przekonaniu. Panie proszę, tylko doprecyzujmy, drodzy państwo, Słowacy wysyłają broń do Ukrainy. Ich problem polega na tym, że oni po prostu nie mają innych źródeł energetycznych. Natomiast w przypadku Viktora Orbana to jest w dużej mierze zaangażowanie polityczne. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew pochwalił Orbana za jego sprzeciw i powiedział, że dobrze, że premier Węgier odmówił poparcia dla niszczącego embarga energetycznego nałożonego na Rosję
i na szalonych sankcji przeciwko osobom duchownym, to chodzi o rozważanie sankcji wobec patriarchy rosyjskiego Cyryla, więc znalazł Viktor Orbán też potężnego sojusznika w liderach rosyjskich. Źle się dzieje, że Węgry tą politykę prowadzą, ale prawdę mówiąc, robiły to wcześniej. To po co ich zapraszaliście w grudniu na szczyt? Pani nie powinna w tej sprawie się zabrać głosu. Ale dlaczego, panie pośle, pani Barbara Nowacka nie powinna zabrać głosu? Fidesz, węgierska partia rządząca Fidesz, przez kilkanaście lat była z wami w jednej grupie politycznej. Ze mną? No, co pan opowiada? Nie z panią Barbarą Nowacką. Naprawdę. Ma pan niedokładne informacje? Pani reprezentuje Koalicję Obywatelską. Tak, wie pan, na czym polega koalicja? Głównym elementem jest Platforma Obywatelska, która była. Orbana, nie ściskaliście się z Marine Le Pen, nie macie nic wspólnego z proputinowskimi partiami. Platforma w tej sprawie nie powinna brać głosu. Drodzy Państwo, Platforma przez kilka lat była z Fideszem i go nie wychowała w tej sprawie. Ja zauważam, drodzy Państwo, ale skonstatujmy, że pan poseł Czarnecki odcina się. Jeżeli pan powie, że ja się nie mam prawa odzywać. Ale jeżeli Ryszard Czarnecki dzisiaj obciąża Platformę Obywatelską, czy oskarża o kontakty z Orbanem, no to jest najwyższy stopień odcięcia się od Orbana. Pan Krzysztof Gawkowski, bardzo proszę. Jeżeli... Docenił pan. Jeżeli... Zauważam, konstatuję. Jeżeli kiedyś ma nastąpić zmiana polityki energetycznej w Europie, to jest najlepszy czas do tego, żeby wprowadzić europejską solidarność energetyczną, a wszyscy, którzy się temu sprzeciwiają, bez względu w jaki to sposób robią, to są kibice tego, żebyśmy dalej byli uzależnieni od rosyjskiego węgla, gazu, ale panie Boże, to czy pan w czasie wyborów, kiedy one nie będą, czy będą w tym roku, czy w przyszłym roku, kiedy pan pojedzie do swoich wyborców, to w razie odcięcia surowców, przy wzrostach cen dalszych, no bo zakup ropy, czy gazu, czy węgla z innych kierunków będzie droższy, czy pan będzie atakował za inflację rząd, czy pan nie będzie atakował, bo prawda jest też taka, że jak surowce będą droższe, a kupowane spoza Rosji będą droższe, będzie jeszcze wyższa inflacja. Niekoniecznie będą droższe, bo obydwaj i wszyscy tutaj w studiu wiemy, a to może trzeba naszym słuchaczom wytłumaczyć, że Prawo i Sprawiedliwość od półtora roku przez swoje decyzje kupuje na giełdach europejskich gaz, do którego dołożyło 15 miliardów dolarów więcej niż wcześniej wynegocjowane kontrakty. To się wydarzyło. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale chodzi o zmianę sposobu rozliczania się z Rosjanami. Zmiana sposobu rozliczania wpłynęła na to, że z polskiego budżetu zapłaciliśmy dużo, dużo więcej niż byśmy zapłacili. To też jest efekt tego, że mamy dzisiaj wyższe ceny, a nie tylko zielone polityki energetycznej. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale kiedy PiS zmieniał ten sposób rozliczania, to poprzedni był niekorzystny i nikt PiS-u wtedy nie krytykował za zmianę sposobu wyliczania, więc odejdźmy trochę od tego. Ja pana pytam, czy jak pan pójdzie do swoich wyborców, którzy będą więcej płacić za gaz, za ropę i za węgiel w przyszłych wyborach, to będzie pan atakował rząd za inflację, czy też nie? Nie będę atakował za to, że jeżeli oduzależnimy się, bezpieczeństwo energetyczne zapewnimy w taki sposób, że nawet jak ceny wzrosną gazu czy ropy, dlatego że mam świadomość, że za tym idzie coś innego. To znaczy idzie wojna. Albo jesteśmy dzisiaj w stanie wyhamować imperialną politykę Rosji i wyhamujemy ją na granicach przed Polską, albo ona wejdzie do Europy, wejdzie do NATO, bo dzisiaj już jest w Ukrainie i będziemy mieli wojnę, być może światową i być może wtedy nikt nie będzie zajmował cenami gazu czy ropy, dlatego że będziemy się zajmowali tym, czy przeżyjemy. I to jest najważniejsze. I tak trzeba mówić o gospodarce. Ale ja muszę nawiązać do tego, co powiedział pan poseł Czarnecki. Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość jest i było żyrantem interesów Orbana w Europie, dlatego że wzajemnie się wspieraliście. Kiedy Unia Europejska naciskała między innymi na polską praworządność, to liczyli się na Orbana, a Orban liczył na was. I to się działo i dzieje się teraz. Nie chcecie się od niego odciąć, bo przypominam, z jakiego ugrupowania politycznego najwięcej gratulacji popłynęło do pana Orbana 3 tygodnie temu po jego zwycięskich wyborach na premiera po raz kolejny. Z Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj polską racją stanu. Ja nie przerywałem panu, więc też bym poprosił. Panie proszę, bardzo proszę, panie proszę. Na przyrobi milczeniem, no nie no. Mamy do czynienia z czymś, co się nazywa Europejska Koalicja Eurosceptyków. I w tej Europejskiej Koalicji Eurosceptyków od wielu, wielu lat na czele jest i pan Orban, i pan Kaczyński, i pan Morawiecki, i pani Szydło. Razem tworzyli tą koalicję i dzisiaj się wspierają. Dlatego, że dzisiaj obroni się interesów Orbana, a może za chwilę trzeba będzie wspomagać Polsce, jeżeli się okaże, że kary za nielegalne działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, na przykład poparte wyrokami TSUE, trzeba płacić. W tym wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, gdyby chciało w Polsce zapewnić
solidarność europejską, odcięłoby się od Orbana, stanęłoby w pierwszym rzędzie państw, które mówią, Orban Unii Europejskiej przeszkadza, a wy tego nie robicie. Polityka Orbana to jest polityka klaskania Putinowi. No, pan poseł Czarnecki tutaj milcząc, ale gestykulując chce wyrazić, rozumiem, co się odciąć od Orbana. Ja, tak? Czy dobrze my, dobrze proszę, myślę? Ja, pan poseł, no więc oczywiście próbuję zejść na ziemię. Ale to jest ziemia. Krytyka rządu węgierskiego i premiera Orbana w naszym wykonaniu od momentu wybuchu wojny, agresji Rosji na Ukrainę jest bardzo jednoznaczna. Węgry w tej sprawie, zachowują się zupełnie inaczej niż my i będą przez to krytykowane. Natomiast ja myślę, że każdy powinien jednak budzić się w piersi. No myślę, że pan teraz powinien publicznie potępić socjalistycznego kanclerza Austrii, socjalistyczną prezydent Finlandii, czy socjalistycznego kanclerza Niemiec za to, że byli na rosyjskie liście płac. Tam premierka. Za to rosyjskie liście płac. Po odejściu z urzędu. Dlaczego pan o tym nie mówi? No, skoro pan tu wypomina Orbana, który nigdy nawet w żadnej frakcji politycznej nie był. Ja tylko wyjaśnię, że panu posłowi płac na PRL-u rosyjskim. Chodzi o to, że po odejściu z urzędu zajmowali stanowiska w rosyjskich... I te partie chcą dzisiaj wyrzucać od siebie z swoich szeregów. Pan senator Jan Naprawdę dyskutujemy o czymś, co bardzo dobrze zdefiniował były prezydent Niemiec Joachim Gauck. On pytał o to, czy Europejczycy są gotowi marznąć za wolność i niepodległość Ukrainy i za pokój. Otóż moim zdaniem odpowiedź jest taka. Czy Polacy są gotowi za to marznąć i płacić wyższe rachunki? Pana zdaniem tak? Tak. Uważam, że tak. Uważam, że tak. Czy społeczeństwa innych krajów unijnych są za to gotowe? Moim zdaniem Węgrzy nie. Bo dali temu wyraz, głosując na Viktora Orbana, który po tych wyborach powiedział, że wygraliśmy nie tylko z naszymi przeciwnikami, ale również z prezydentem Zełenskim. Tak powiedział. Natomiast co do Niemiec, no to ja uważam, że tak, że dużo bardziej jest gotowe społeczeństwo niemieckie ponosić te koszty, choć nie w całości, bo zdarzają się też demonstracje, zdarzają się też demonstracje z flagami rosyjskimi wsparcia dla Rosji. Natomiast rząd niemiecki rzuca się od ściany do ściany. To znaczy Olaf Scholz raz mówi, że jest gotów coś zrobić, potem się z tego wycofuje i to jest dla niego wizerunkowo niszczące. Pani Barbara Nowacka, ja tylko dodam dwie rzeczy, drodzy państwo, że Niemcy właśnie zdecydowały o tym, że kupują takie pływające gazoporty. Tak z dnia na dzień zdecydowali o tym i będą budować gazoporty. Tak to jest, po pierwsze. Po drugie, problem jest oczywiście z Węgrami największy, jeśli chodzi o sankcje na zakup ropy, ale inne kraje też nie są skłonne. Na przykład Grecja protestuje, bo nie podoba jej się zakaz obsługiwania przez unijne porty tankowców rosyjskich, prawda? A z kolei Cypr protestuje dlatego, że nie chce zakazu przeprowadzenia transakcji rozliczeniowych w sprawie surowców, no bo przez Cypr Rosjanie sporą część rozliczeń prowadzą. Więc sytuacja jest skomplikowana, natomiast no, z punktu widzenia Polski, to też panie pośle, pana Sława Czarnockiego mówię, polska dyplomacja powinna lobbować w tych krajach tak, żeby ten pakiet sankcji szedł. Pani Barbara Nowacka. Absolutnie. Po pierwsze, to jest wielkie zadanie do polskiej dyplomacji i dla każdego Polaka przekonywanie różnych swoich partnerów i sojuszników, żeby twardo mówili o wspólnej Europie, która powinna mieć w tej chwili bardzo mocną wspólną politykę energetyczną, bo to jest ten moment na transformację. Lepszego prawdopodobnie nie będzie, bo musimy się uniezależnić, więc jest trochę czas na rozwój i fotowoltaiki, bardzo dzisiaj potrzebne, i ustawę wiatrakową, która leży, czeka, zamrożona. To też uwaga do rządu, panie pośle. Jest masa rzeczy do działania, ale jedna moja uwaga do rządu. Senat 28 kwietnia przyjął ustawę, która zamraża sprzedaż Lotosu węgierskiemu MOL-owi i ja apeluję do rządzących, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli już we środę, ta ustawa się pojawiła i była przyjęta. Dlatego, że to jest temat bardzo pomorski na początku. Bo Na początku był bardzo pomorski lokalnie, czyli fuzja z Orlenu, sprzedaż Lotosu. To było dla nas bardzo istotne na Pomorzu. I to senatorowie pomorscy i posłowie pomorscy się tym zajmowali od dawna. Pani posłanka Pomaska, pan poseł Aziewicz też o tym wielokrotnie mówili. Teraz, ze względu na wojnę, jest to temat absolutnie ogólny.
ogólnopolskie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Czy naprawdę rząd polski, tu mówię do pana europosła Czarneckiego, uważa, że to jest dobrze, żeby 400 stacji benzynowych oddać we władanie na przykład Węgrom, którzy wiemy, jaką mają politykę i mamy świadomość, jak bardzo są prorosyjscy. Proszę państwa, ja tylko powiem, tylko dodam, panie pośle, to nie chodzi tylko o politykę. MOL po prostu prowadzi interesy jako firma z rosyjskimi koncernami energetycznymi. To jest oddanie w pewnym sensie agentom wpływu rosyjskiego części naszego bezpieczeństwa. Panie pośle, pana posła Czarneckiego, domagamy się działań. 12 wprowadźcie to proszę pod obrady Sejmu i zagłosujcie za projektem senackim. Czy idziecie dalej z tym rozwiązaniem sprzedaży Węgrom MOL? Tego typu decyzje zapadły w zeszłym roku, kiedy nie było wojny. Dobrze, ale możecie się wycofać. 5 miesięcy zamrożenia. Najlepszy pretekst, jaki macie, jest ustawa senacka. Nowa sytuacja i będziemy w związku z tą nową sytuacją podejmiemy adekwatne kroki. Panie pośle, ale co to znaczy adekwatne kroki? Ale wstrzymujecie te fuzje, czy idziecie z nią dalej? To są decyzje polskiego parlamentu, a nie rządu. No nie na rządu, tak naprawdę. Telewizyjnym, no. Pan Jan Szczerzek, bardzo proszę. Mówiąc szczerze, tak słuchając pana posła Czarneckiego, ale też innych polityków PiSu, mam wrażenie, że czasami cała antyrosyjskość jest... Oprócz tego, że na poziomie pewnej idei jest oczywiście widoczna, to brakuje konkretów i realnego działania. To znaczy, jaki jest ładny PR, jest... Nie, panie Boże, no ale rząd chwileczkę, panie Boże. Panie Boże, jedno zdanie. Odebrali Dobrze, ale poza Stanami Zjednoczonymi to polski rząd, polskie władze dostarczają najwięcej na przykład broni na Ukrainę. Oczywiście, prawda? Że tak i chwała za to. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o tego typu wsparcie, jest super. Ale jeżeli mamy sytuację taką, to akurat to, że Zbigniew Ziobro, znany panu skądinąd, bo koalicja od razu w dniu wyborów gratuluje i życzy Wiktorowi Orbanowi jak najlepszego sukcesu, to jest zupełnie inna sprawa. Ale fakt jest następujący. Jeżeli cały czas fuzja Orlenu i gigantycznego węgierskiego koncernu, który współpracuje z Rosjanami, nie może być zamrożona albo wstrzymana, brakuje konkretu. Druga rzecz, jeżeli mamy taką sytuację, prosta ustawa, którą jako porozumienie zgłosiliśmy, żeby każdy rosyjski produkt w Polsce był znakowany prosto naklejką. Nie przeszło. Bardzo prosto. Nie, nie jest, że nie przeszło. Nie wyszło chyba. Pani marszałek Witek od ponad 2 miesięcy mrozi bardzo prostą, króciutką ustawę, która w bardzo prosty sposób pomogłaby naszym słuchaczom, żeby widzieć, który produkt jest produktem ruskim i którego nie należy kupować. No w takich rzeczach, mam wrażenie, brakuje trochę PiS-owi konsekwencji. Przecież można byłoby w ciągu 24 godzin taką ustawę w Sejmie przyjąć. W Senacie pewnie też nie byłoby problemu, żeby taka ustawa szybko przeszła. Szybki podpis prezydenta i przynajmniej mielibyśmy wszystko czarno na białym na każdej półce sklepowej. Byłoby wiadome, czy jeszcze jakiś ruski produkt jest w Polsce sprzedawany, czy nie. Dlaczego w takim razie to jest wstrzymywane? Teza, że PiS jest prorosyjski, naprawdę. Nie, nie użyłem Amerykanie, tezy, że PiS jest, Brytyjczycy, nie użyłem tezy, że PiS jest prorosyjski. Drodzy państwo, ale Ryszard Czarnecki nam tu zapowiedział wakacje kredytowe, więc wszyscy chyba ci, którzy mają kredyty, ruszą teraz do kalkulatorów. 4 miesiące. Żeby zobaczyć 4 miesiące w tym roku i w przyszłym też 4 miesiące, panie pośle? Ryszard Czarnecki, Krzysztof Gawkowski, Barbara Nowacka, Jan Filip Libicki, Jan Strzeżek. Moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był 7 dzień tygodnia w Radio Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radio Z.